Dzień dobry, Fundacja Stańczyka. Zapraszamy na wywiad z panem Arkadiuszem Puszkarzem, przewodniczącym Rady Dzielnicy 8 Dębniki i panem Krzysztofem Gackiem, członkiem zarządu tej dzielnicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy państwa. Dzień dobry. Serdecznie. Proponuję, żeby pan Arkadiusz odpowiadał pierwszy na pytania, potem pan Krzysztof. Nie może być nic. Dziękuję. Jak ocenia pan funkcjonowanie dzielnic, jednostek pomocniczych gmin miejskich w Polsce? Jakie są ich zalety, jakie wady? Powiem tak, szczerze mówiąc, poza tak zwany ogródek nasz krakowski dzielnicowy nie wychodziłem i wiele na ten temat nie powiem pani w tym momencie. Aczkolwiek wiem, że na pewno takie miasta jak Poznań, jak Wrocław, myślę, że tu Krzysztof miał zupełnie w tej kwestii, wzorowały się na samorządzie krakowskim i w samorządzie dzielnicowym przede wszystkim, prawda? Budują swoje struktury w tych miastach. Dziękuję. Może też chcą to wprowadzić. Jak gdyby wiem, że były takie próby w Poznaniu, konsultowali to, sprawdzali jak to wygląda w Krakowie, bądź też również we Wrocławiu. Jeżeli patrzymy na Polskę, no to mamy rozmaite rozwiązania. Ustawodawca dał możliwość czy jednostek pomocniczych, czy to rad dzielnic, czy rad osiedli, czy też rad sołeckich, rad sołeckich. U nas mamy 18 dzielnic, bodajże w Łodzi mamy 27 osiedli. Wiem, że osiedla są tak samo we Wrocławiu. Jednak podobnie jak przewodniczący, no, wolałbym się skupić na naszym podwórku, bo na pewno mamy więcej doświadczeń. Tam jednak obserwujemy, ale nie zagłębiamy się w temat, jak tam to funkcjonuje. Na pewno inaczej to funkcjonuje niż w Warszawie. Jakby Warszawa to już jest inny obszar, tamte dzielnice są tylko z nazwy dzielnicami, a de facto to są, one funkcjonują jak gminy. Dziękuję. Szczerze mówiąc, tylko jeszcze w uzupełnieniu tego, co kolega Krzysztof powiedział i ja wcześniej. No, taka jest prawda, że nie było takiego kontaktu z innymi miastami, dzielnicami i tym bardziej dzielnicami innych miast, prawda? To, że pytanie dość, można powiedzieć na dzień dobry, dość trudne do odpowiedzenia, ponieważ no, aż takich bezpośrednio informacji nie mamy, a ze względu na to, że raz, że nie kontaktujemy się, nie ma jakiejś takiej współpracy z innymi miastami. A w ustawie to jest jedno tak naprawdę zdanie, że jako no, jednostki pomocnicze mogą być to rady dzielnic, rady osiedli. Dziękuję bardzo. Jak oceniają panowie funkcjonowanie dzielnic w takim razie w Krakowie? Jakie są problemy, jak się rozwiązuje? Czy są jakieś charakterystyczne problemy dla Krakowa? No, Kraków już ma za sobą 20-lecie powstania dzielnic. Przez te 20 lat jakoś ten samorząd dorastał i myślę, że już osiągnął swój wiek dojrzały. No, problemy są, myślę, dość duże, jeżeli chodzi o dzielnicę, no to przede wszystkim finanse, prawda? Zbyt skromne jak na współczesne czasy fundusze, które posiada w dyspozycji Rada Dzielnic. Szczególnie tak duże dzielnice jak nasza, 8 dzielnica, która jest pod względem powierzchni drugą w Krakowie. I tych bolączek można by znaleźć naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chodzi o naszą dzielnicę, nasza dzielnica to jest dość charakterystyczne, tak jak już powiedziałem pani, jest jedną z największych. I są tutaj na terenie naszej dzielnicy można znaleźć różnego rodzaju bolączki, bo mamy zarówno osiedla peryferyjne, gdzie na przykład osiedle Tyniec, które się boryka z brakiem kanalizacji w XXI wieku jeszcze. Mamy osiedla, jak tu w tej chwili jesteśmy na terenie Starych Dębnik, jest osiedle willowe, robotnicze też. Też są inne problemy. Inne mamy my tutaj z kolegą Krzysztofem, gdzie mieszkamy na Wielkiej Płycie i tam są też duże problemy, bo to z kolei jest Wielka Płyta i duże blokowiska, prawda? Także tych bolączek jest na pewno dużo, jeżeli chodzi o naszą dzielnicę. Podejrzewam, i takie same bolączki są w innych dzielnicach, a przede wszystkim jednym głównym wielką bolączką, problemem to, no, tak jak powiedziałem, są to finanse. Gdyby były trochę większe, zawsze to można by było
zrealizować więcej zadań dla naszych mieszkańców. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, pełna zgoda. Myślę, że największą bolączką są finanse, bo łącznie nasz budżet i zadania priorytetowe i powierzone to jest coś około 3 milionów złotych na dzielnicę, która jest największą pod Górską dzielnicą, drugą co do wielkości po Nowej Hucie, gdzie mamy tak naprawdę najwięcej kilometrów dróg i ulic w naszej dzielnicy. To z kolei z tych 3 milionów budżet na same drogi to jest niecały milion. To troszeczkę śmiech na sali. Ale oprócz tych względów, nie wiem czy pan przewodniczący się zgodzi ze mną, oprócz tych względów jakby finansowych, które są jakby, no, najważniejsze, każda dyskusja zaczyna się od tego, ile mamy na daną inwestycję pieniędzy. Czasami mam wrażenie, że problemem dzielnic jest brak działania zespołowego, a zbytni indywidualizm. Czy to radnych, czy to urzędników, próby jakiejś rywalizacji pomiędzy urzędami, jednostkami miejskimi, a radami dzielnic, zamiast takie zwyczajne współdziałanie dla dobra wszystkich. Dziękuję. Czy Panem zdaniem partie polityczne mają wpływ na funkcjonowanie dzielnic w Krakowie? Jeszcze raz jak pytanie powtórzę. Czy partie polityczne mają wpływ na funkcjonowanie dzielnic? Z mojego doświadczenia ukrywam, że ja raczej nie odczuwam tutaj, żeby jakiś wpływ miały partie polityczne, organizacje pozarządowe na działalność swoich radnych, bo wiadomo, że radni startują z różnych ugrupowań, startują też jako niezależni, ale przynajmniej w naszym doświadczeniu, myślę, że Krzysztof się też zgodzi w tym wypadku, raczej nie jest to dotkliwe, no, nie spotkaliśmy się. Czasami może i by było dobrze, żeby mogliśmy mieć jakiś łatwiejszy kontakt, czy to z jedną partią, czy z drugą, żeby działać na dobra tej naszej jednostki, jaką jest ósma dzielnica, ale ja nie odczułem nigdy nacisków ze strony partii politycznej, abym, nie wiem, głosował przeciwko remontowi danej ulicy, bądź też za remontem innej ulicy. Mało tego, jeżeli taki nacisk bym miał, to bym tylko i wyłącznie się zaśmiał, ponieważ dla mnie najważniejsze są tereny, te, które reprezentuję w tej radzie, jeżeli chodzi o podwersję, którą się wyrusza w jakimś sensie, więc ja takich nacisków nigdy nie odczułem. Dziękuję. Co by panowie zmienili, żeby dzielnice w Krakowie funkcjonowały lepiej? Dobre pytanie, na które już praktycznie może, znaczy ja może się powtórzę. I dla mnie to po prostu, gdybyśmy jako dzielnice tutaj z budżetu miasta otrzymali o wiele większe fundusze, to na pewno jest wiele rzeczy do zmienienia. Chociażby ta infrastruktura drogowa, która tutaj, no tak jak już Krzysztof, kolega wspomniał, mamy bardzo dużą sieć dróg, no niestety brak funduszy, ale gdyby, tak jak powiedziałem, większe były pieniążki, no to można by tę infrastrukturę o wiele bardziej polepszyć. Co można jeszcze? Zwiększyć sieć ścieżek rowerowych, to jest też naszą bolączką, działamy, robimy co możemy. Aczkolwiek mieszkańców przybywa, ścieżek niestety nie. Cóż można by? No, mogłyby powstać nowe ogródki jordanowskie. Brakuje tych ogródków, szczególnie na tych osiedlach tak zwanych blokowiskach, prawda? No tutaj takim przykładem jest osiedle europejskie, gdzie rzeczywiście tych ogródków troszeczkę jest mało w stosunku do ilości mieszkańców. Że na dzień dobry chyba tyle, na tym się skupię. Dziękuję. Czyli co podobnie, też na pewno finanse, ale też trzeba się zastanowić, czy tych radnych nie jest za dużo. Czy 18, 21, de facto już teraz chyba nie ma rady, która ma liczy mniej niż 21 członków. Chodzi w Niki Borek Fajnski, 15. 15. 19, tak. 15? Czy ta suma, czy ta liczba 15 nie jest właściwsza? Czy liczba dzielnic jest wystarczająca?
za duża, czy no na pewno, moim zdaniem na pewno nie za mała. Ale skoro coś już funkcjonuje 22, czy będzie 20, będzie ponad 20, ponad 20, chyba 22 lata, pytanie, zawsze lepsze jest wrogiem dobrego i potrzebna jest w tym temacie dyskusja. Na pewno nie chciałbym, żeby przy reformie dzielnic rozbudowano też biurokrację w dzielnicach, żeby zmniejszyła się liczba radnych, a zwiększyła się liczba urzędników obsługujących dzielnice. Bo chciałbym, żeby te pieniądze, które są powierzone dzielnicom, były jak najlepiej wykorzystane przede wszystkim na infrastrukturę, czy to drogową, czy edukacyjną, etc., etc. Jeszcze słowo zapewnienia, bo to właśnie Krzysztof mi podsunął pewien pomysł, kończąc o edukacji. Na pewno marzeniem naszym od lat jest wybudowanie żłobka na terenie naszej dzielnicy, ponieważ tak jak pani na pewno zauważyła, dzielnica się rozbudowuje, przybywa dużo młodych małżeństw, a żłobek mamy tylko jeden na osiedlu pod Wawelskim, który obsługuje całą naszą dzielnicę. Także to jest też jeden z bolączek i to na pewno przyczyniło się do lepszego życia, prawda, szczególnie tych młodych mieszkańców, młodych małżeństw. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do pytań dotyczących już konkretnie dzielnicy 8. Dębniki. Jak oceniają panowie funkcjonowanie swojej rady dzielnicy? Co można by w nim poprawić? Funkcjonowanie rady. Jak na dzień dzisiejszy, poglądając, bo już mija drugi rok tej kadencji. Bliżej dalej. Dokładnie. To funkcjonowanie nie jest takie najgorsze. My tutaj z kolegą już ściągniemy, można powiedzieć, drugą kadencję, także pewne arkana tej działalności już nam są znane. Wiadomo, że pierwszy rok przychodzą nowe kadencje, przychodzą nowi radni i zawsze ten pierwszy rok, półtora daje im się na zapoznanie z formą działania, prawda? Czyli jest to tak zwana nauka dla nich. Po roku, po dwóch już funkcjonują normalnie. Jak na dzień dzisiejszy powiem, nie jest najgorzej. Zawsze można sobie życzyć, żeby było lepiej, podnosić tą skalę, żeby było wyżej i lepiej, aczkolwiek nie jest najgorzej. Dziękuję. To tak jak w zestawie ludzkim, że nie ma nigdy takiego, czy w normalnym zakładzie pracy nie ma nigdy tak, że wszyscy pracownicy będą równo, solidnie i dobrze pracować. Zawsze znajdzie się ta część, którym się mniej chce, którym nie wiem, mniej potrafią. Ale jakbym miał generalizować i oceniać pracę kolegów, to oceniłbym pozytywnie. Są przykłady takich radnych, którzy są specjalistami od infrastruktury. Ja tutaj wymienię radnego Ziarko, czy też radnego, prawda, Kłosowskiego. To, co wspomniałem kiedyś już w wypowiedzi, odnośnie też przewodniczących niektórych komisji, jak na przykład przewodniczący Rutkowski, który jest bardzo zaangażowany, ale wymieniam kilka przykładów, a tych przykładów pan przewodniczący może pewnie się z mną zgodzi, że można mnożyć. To jest takie pytanie do osób, którzy są radnymi, byli albo mają zamiar być, że tutaj podejmujemy jakieś zobowiązanie w stosunku do wyborców, do mieszkańców i moim zdaniem, jeżeli ja coś robię, to robię to albo na 100%, albo na 120%, bo w ogóle nie podejmuje się takich działań. Jeżeli ktoś przychodzi do dzielnicy po to tylko, że chce zarobić jakieś dodatkowe pieniądze, to moim zdaniem nie tędy droga. Ktoś, dla którego praca w Radzie Dzielnicy ma być pomysłem na życie, no to chyba powinien przewartościować swoje myślenie. Tak jest, to nie tędy droga, poza tym te diety nie są aż tak duże, żeby rzeczywiście z tego można wyżyć. A po drugie, w uzupełnieniu jeszcze, na pewno pracę radnych ocenią sami wyborcy. Także za dwa lata pójdziemy znowu do wyborów, niektórzy koledzy czy koleżanki będą chcieć startować i wtedy po prostu mieszkańcy, wyborcy będą mieć możliwość ocenienia i wystawienia im laurki.
Dziękuję. A jak oceniają panowie funkcjonowanie komisji w dzielnicy? Ogólnie komisji jest działalność, tak jak już kolega powiedział, no wszystko zależy od danej osoby, prawda? Od człowieka, od jego zaangażowania. Powiem też nieskromnie, no są komisje, które rzeczywiście są, mają zadań aż za duże i można by podzielić, typu Komisja Infrastruktury, Edukacji, Komisja Planowania Przestrzennego. Są to bardzo duże komisje, które zakres czynności jest duży i powiedziałbym odpowiedzialny i ciężki. Są komisje, które troszeczkę mają mniej, ale ogólnie wystawiłbym czwórkę z plusem, niektóre, znaczy uśredniając, prawda? Czy to może plus, ale cztery, dajmy. Uśredniając, bo mówię, no są pewne, i tak jak pani tu kolega wcześniej powiedział o działalności radnych, tak samo i działalności komisji. To wszystko zależy od ludzi. Bo są przewodniczący, którzy rzeczywiście są profesjonalistami, można powiedzieć, bo chociażby ze względu na to, że pracują w odpowiednich już firmach, jednostkach. Czasami są tacy, którzy po prostu im troszeczkę gorzej idzie, no, dlatego ta ocena dla mnie, tak jak powiedziałem, 4+. Dziękuję bardzo. Jak oceniają panowie zaangażowanie mieszkańców w życie dzielnicy? To wie pani, różnie to bywa z tym zaangażowaniem. Najczęściej mogę powiedzieć, ocenić po zaangażowaniu, chociażby po tych dyżurach, które tutaj mam w każdy czwartek, może teraz będzie krótka reklama, od 17 do 18. I naprawdę są lata, tak można powiedzieć, na samym początku danej kadencji, gdzie to zaangażowanie jest największe. Tak z mojego doświadczenia, nie wiem, jak u kolegi. Nie jest troszeczkę inaczej. I wtedy rzeczywiście ci mieszkańcy przychodzą. Później w upływie czasu troszeczkę jest gorzej. I angażuję się pod koniec kadencji. Jak już kadencja się kończy, to wtedy przychodzą na te dyżury, monitorują, żeby trzeba to czy tamto im załatwić. Mogło być lepiej, bym powiedział. Zawsze zyskują ci, co są zaangażowani, którzy chcą coś zmienić. Często oczywiście jest kwestia taka, że jest problem i wtedy jest zaangażowani bardzo dobrze, ale zawsze zyskują ci, którzy chcą się zaangażować, coś zmienić swoje otoczenie, dlatego nie wiem, apeluję do wszystkich, aby. Bo dzielnica to nie jest tylko rada dzielnicy. Dzielnica to są wszyscy mieszkańcy naszej dzielnicy, a radni są tylko ich jakby reprezentantami i powinni też w jakiś sposób poprzez organizację swoich dyżurów, poprzez rozmaite inne działania być bliżej ludzi, wsłuchiwać się w ich głos. Trochę nawiązanie, przepraszam, do tego, co pan Krzysztof powiedział, kontynuujemy temat. Jak oceniają panowie kontakt rady, komisji i radnych z mieszkańcami dzielnicy? No tutaj już zostało powiedziane, kontakt na pewno poprzez swoje dyżury, prawda? Radni mają dyżury tutaj w siedzibie rady dzielnicy, jak i mają dyżury w swoich osiedlach. Z tego, co wiem i monitorują, to raz w miesiącu każdy taki dyżur ma. Chociaż chyba zdarzają się tacy, co nie mają, ale to już, jak wspomniał, no tak, ocenią, no to już nie chcę właśnie tutaj, no tak, jak to się mówi, w każdym stadzie znajdzie się czarne owce, także nie można powiedzieć, żeby w naszej dzielnicy takich osób nie było, no. Zapraszam, mówię, jest strona internetowa, zawsze można zajrzeć, który radny w jakim dniu, w jakim miesiącu ma dyżury. Zarząd ma tak opracowane, że ma stałe dyżury, także tutaj nie ma żadnego problemu, żeby się skontaktować z członkami zarządu. Radni przynajmniej mają raz w miesiącu. Tak samo staramy się, ja mówię na przykład o przykładzie podwawelskiego, staramy się też jakby wyjść i konsultować pewne rozwiązania ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Był kiedyś postulat mieszkańca, by zrobić ruch jednokierunkowy na ulicy Komandosów i też jakby staramy się wychodzić z tymi konsultacjami na zewnątrz. Oczywiście moim marzeniem byłoby też w części, myślę, że pana przewodniczącego, też wprowadzenie budżetu partycypacyjnego
przyszłym budżecie, który będzie 2015, ale myślę, że o tym jeszcze będzie czas dyskusji, bo to jak gdyby pomoże nam jeszcze bardziej poznać potrzeby mieszkańców. To jest raz. Nie ma monopolu z radnych, ja również, na to, że wiem, jakie są wszystkie problemy mieszkańców. Tylko i wyłącznie będąc w stałym kontakcie z mieszkańcami, organizuję dyżury, spotkania. W epoce multimedialnej możemy prowadzić bloga, możemy podawać swój numer na stronie internetowej. Jest naprawdę w tych czasach te narzędzia są jak gdyby po to, żeby z nich korzystać. To wszystko zależy od danego radnego, czy będzie chciał. Jak ktoś chce, to ten kontakt z mieszkańcami będzie miał. Dokładnie, a jeszcze wracając do tego pytania odnośnie aktywności mieszkańców, tutaj już powiedzieliśmy, przynajmniej ja zauważyłem, że najczęściej się ona pojawia, gdy pojawia się, tak już tu kolega powiedział, problem. Takim w tamtej kadencji mieliśmy problem z przejazdem pod forum. I to była dość duża i wielka akcja, kilka spotkań na osiedlu podwawelskim. Także były problemy, problem się pojawił. Wtedy pojawia się aktywność mieszkańców. Aczkolwiek no, z tego miejsca myślę, że wspólnie z kolegą Krzysztofem apelowalibyśmy do mieszkańców, zarówno starszych, jak i młodszych, szczególnie do młodzieży, która rośnie i która by mogła już zastąpić. Żeby bardziej aktywizować się, bo naprawdę dzielnica stoi otworem, odbywa się wiele koncertów, konkursów robimy dla mieszkańców, żeby w tym momencie jakoś młodzież aktywizować, prawda? Robimy też coroczne cykliczne święto dzielnicy, gdzie przychodzą mieszkańcy, także na temat działalności dzielnicy już mieszkańcy na tyle myślę, że po 20 latach, że dowiedzieli się, że teraz mogliby się troszeczkę rzeczywiście bardziej zmobilizować, zaaktywizować. Nie czekać, że aż coś, jakiś problem się pojawi i wtedy będzie po prostu pełna mobilizacja. No, dziękuję. Jak Panu zdaniem przebiega współpraca dzielnicy z Radą Miasta i Urzędem Miasta? Wie Pani co, w tej kadencji nawet powiem, że nie jest to najgorzej. Tutaj nie chciałbym wypowiadać się politycznie, czy z kolegami z takiej frakcji, czy z innej, ale no, zawsze, jeżeli są jakieś problemy, możemy liczyć na kolegów czy koleżanki z Rady Miasta. Współpraca, jeżeli chodzi o miasto, w tej kadencji też przebiega według mnie bez jakichś większych zakłóceń. Jeżeli się coś pojawia, jesteśmy na tyle, zarówno jedna strona, jak i druga mobilna, żeby ewentualnie usiąść do stołu, porozmawiać i wyjaśnić pewne problemy. No, bo to w sumie jest dzielnica i urząd, żeby współpracować, prawda? Też zależy od jednostki, od radnego miasta, z którym współpracujemy, jeżeli nie wiem, patrzymy na kadencję zeszłą. No, ja osobiście zawsze za wzór podaję panią radną Barbarę Milewiku, z której ta wola współpracy zawsze była. W tym sezonie, czyli w tej kadencji jest pan radny Węgrzyn, który non stop organizuje u nas dyżury. Co miesiąc. Ja mówię, że inni radni też nie organizują, bo jak był problem edukacyjny, no to pani radna Patena też jak gdyby była cały czas do dyspozycji. Oczywiście, no, ja jestem zwolennikiem JOW-ów, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych, zarówno tak jak to jest do dzielnic, gdzie one są, ale też do Rady Miasta, tak żeby mieszkańcy wiedzieli, kto jest ich dokładnie reprezentantem w Radzie Miasta. Czyli mamy na przykład osiedle Rusza i Podnowelski, mamy stamtąd Jana Kowalskiego i wiemy, że z tą sprawą idziemy do Jana Kowalskiego, a nie bliżej niezidentyfikowaną osobą z grupy 5 czy 6 radnych, które są wybrane w jakimś dużym okręgu wyborczym obejmujący kilka dzielnic. Aczkolwiek to, jak mówię, podsumowując to Pani pytanie, no, można powiedzieć, że gdyby był jakiś problem, to nigdy nie zostawieni na lodzie z problemem. Także mogliśmy i możemy liczyć na jakąś pomoc ze strony Rady Miasta Kraków. Dziękuję. A czy Panu zdaniem partie polityczne mają wpływ już konkretnie w Dębnikach w dzielnicy 8?
pytanie już podobne, które było zadane wcześniej. Czy, ogólne, czy partie polityczne mają wpływ na radnych? Znaczy, w Dębnikach... Ale w historii nie widzę, żeby było głosowanie jakieś, które, na którym mogłoby się być podział, jakiś, nie wiem, PiS, Platforma, no raczej tak, ja nie, tak, nie, tak. Nie zauważyłem. Dziękuję. A teraz ja również nie widziałem takiej sytuacji, żeby były naciski, nie wiem, ze strony Platformy czy PiS-u, żeby na konkretnych radnych, żeby w danej sytuacji głosować tak, czy inaczej. Więc no, tak naprawdę no, tu myślę, że jesteśmy na takim niskim poziomie, gdzie sprawy dotyczą konkretnego chodnika, drogi, niezjawiającej lampy i trudno powiedzieć, że chodnik jest za Platformą, dziurawa droga za PiS-em, a nieświecąca lampa za ruchem Palikota, a nieprzycięty żywopłot niezależny, prawda? Więc ja nie widziałem takich wpływów. Jeżeli ktoś jest z innego zdania, jestem otwarty na dyskusję, niech pokaże, w którym momencie był taki wpływ. Być może on będzie miał rację. Ja przez te lata kadencji, drugą kadencję, no nie widziałem takiego na moją osobę nigdy takiego wpływu. Nikt nie wybierał. Dziękuję. I co Panu zdaniem dzieje się teraz ważnego w dzielnicy? Jakie są najważniejsze działania, najpilniejsze potrzeby, problemy? No tutaj jak już wcześniej powiedziałem, no największym problemem teraz w dzielnicy to brak jest tego żłobka czy kilku przedszkoli, bo jak zaobserwujemy rekrutację, to zawsze po 300-400 dzieci jest nieprzyjętych do przedszkola jednego czy drugiego. Czyli to jest na pewno bolączką naszej dzielnicy. Cóż, no bolączką jest też no, te niestety nieszczęsne drogi, które niestety nie wszystkie jesteśmy w stanie załatać, chociażby taka ulica Lubostron, gdzie fundusz modernizacja tam tej ulicy to jest ponad 8 milionów i brakujący chodnik i no to jest poza zasięgiem naszego budżetu. Cóż jeszcze, no brakujący w tej okolicy również osiedla europejskiego, brak z prawdziwego zdarzenia ogródka jordańskiego, nad którym pracujemy. Mam nadzieję, że się nam uda wspólnie już z władzami miasta i radnym miasta ten ogródek wybudować. No bo na przykład przy tym ogródku na Szwaji, który nam się udało zrealizować, jest kolejka dzieci, żeby zjechać ze zjeżdżalni. A to było tylko tak zwane zagospodarowanie, wyczyszczenie tego terenu, bo jak mieszkańcy pamiętają, to tam było chaszcze, nic więcej. Także to zagospodarowaliśmy, żeby było przynajmniej estetycznie i przy okazji jakieś małe urządzonka, ale to nie jest po prostu jeszcze to, co powinno być na tak dużym osiedle, jakim jest osiedle europejskie. No cóż jeszcze by tu nam... No bo przede wszystkim to, żeby ruszyły remonty dróg przewidziane na ten rok. Czyli żeby ruszyły remonty na ten drogę, rewitalizacja boiska teraz jest tak troszeczkę przepychanka przy tym, jak rozstrzygnie się przetarg na rewitalizację boiska na osiedlu podwabelskim przy szkole i gimnazjum. Bo jakby jeszcze nie jest wyłoniony wykonawca, jest taka lekka nerwówka w tej kwestii. No na pewno problemem to, co Pan Przewodniczący powiedział, to jest niewystarczająca liczba przedszkoli. No jeden żłobek na 60 tysięcy mieszkańców na takie małe miasto, można powiedzieć, to jest mało. No na pewno to, co ludzi frustruje, że jadąc nie wiem, do jakiejś małej gminy porównywalnej z naszą dzielnicą, chociaż w części widzimy